pedagogiczne. Witam was, młodzież. Za chwileczkę przed wami państwem wystąpi sławy światowej sportowiec szkoły karate do Black Combat, co po polsku oznacza czarny wojownik. Człowiek ten jest również kaskaderem filmowym. Dziś zaprezentuje nam, ukryte w nas wszystkich, możliwości organizmu ludzkiego. A zatem wytworzy się na jeden krąg, jeden wspólny organizm.
Wszystkie następne osoby poproszę, byście jedną z nogą ustawili na podejście. Kiedy usłyszycie sygnał od wyjścia mieja do wejścia drugą nogą, mały jest miejsca, dlatego trzymacie się w kręgu, stajecie drugą stopą tak tylko stojąc, dopóki nie będzie sygnału do zejścia. Kiedy to nastąpi, rozejdziecie się na boki i was, panie, proszę bez paniki, zejdźcie, by jedna drugie nie pociągła. I tu się ustawiamy z powrotem na tym ciemnym polu. Będę podpowiadać. Mistrzu, proszę dać sygnał, pani wprowadzi osoby do tego miejsca. Bardzo proszę. Śmiało. Przytrzymajcie się, pani, jedna drugie nóżki, przytulcie. Proszę państwa, równo do mnie, równo z podestem, zwiążcie się tam, panowie. Zwiążcie się, panie Bogdanie, z kolegą. Tu też. Stawiamy stopę na podest. Na sygnał wejdziecie, drugą uwaga. Od góry uwaga. O! Cisza. Cisza. A my! Schodzimy. Ustawiamy się na tym ciemnym polu. Gorące lewa! Co to znowu wchodzi? A przedmiot? W każdej sekundzie życia wam służy chemia, więc kochajcie chemię. Pani pytanie. Sprawują się dobrze? No pani fajne dzieci. Przecież byli kulturalnym tutaj przed programem. Muszę szczerze to przyznać. Proszę nic nie mówić. 700 kg. Oko. Czy waszym zdaniem jest to dużo, czy ma? Całą szerokością oklaski, bo od góry do dołu nakrywa wszystkie palce i cały czas w jednym kierunku. Nie górą, nie dołem, bo by się przecięła. Zawsze sobie troszkę rozwinąć, tak jak ja panu tu demonstruję. Tu przytrzymać, mocno krępować i w jednym kierunku. Końcówkę gdzieś podsunie pan. Proszę przejść. Bardzo mocno. Nie udało. Byliśmy świadkami. Mistrz bardzo mocno zacisnął dłoń. Gdyby tego nie uczynił, mieć jako ciężki by się po prostu wyśliznął. Pan Bogdan teraz z całej siły dociska wszystkie jego palce, by nie miał możliwości ich odchylenia. Za chwileczkę postara się oswobodzić ten miecz w taki sposób, by nie pociąć skóry dłoni. Wyjątkowo niebezpieczny numer, czy się to uda, ja nie wiem. Liczę zatem na solidarność was wszystkich, państwa również. Trzymamy mocno kciuki. Ale ani razu na środku nie byłem. Mogę pani dyrektor kogoś z młodzieży? Dziękuję, już mam takie osoby przygotowane. Jest was sześciu, macie czas równo minutę.
Możecie użyć wszelkich sposobów, pomóc sobie kolanami, skopami, jak tylko chcecie. Uprzedzam jednak, nie wolno opierać o podłoże. Uwaga! A my się szykujemy do boju. Wszyscy razem! Tempo! Jak powiedziałam, jestem dziękuję, że Państwo.